Chciałem się zrzec tego immunitetu. Uważam, że sprawa jest tak naciągana i skrajna. Nie, właśnie powiem dlaczego. Przeczytałem wniosek. On też nie przeszkadza. Przeczytałem wniosek i bardzo proszę, pan przewodniczący mi też nie przerywał, nie przeszkadzał. Przeczytałem wniosek prokuratury i przyznam państwu szczerze, że włos dęba staje, jak bardzo prawnicy, prokuratorzy są w stanie łamać własne kręgosłupy, tak uważam, i realizować zlecenia polityczne, tak uważam, żeby tego rodzaju wniosek o charakterze represji politycznych kierować do Sejmu. Gdybym potrącił dziecko na pasa, gdybym, nie daj Boże, cokolwiek innego zrobił, bez mrugnięcia okiem, zrzekłbym się immunitetu. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z artykułem 231, z przestępstwem niedopełnienia obowiązku przekroczenia uprawnień całkowicie uznaniowym i kiedy ktoś, kto ma wiedzę prawniczą, zapozna się z tym wnioskiem i zapozna się z przesłankami, które stoją w ramach popełnienia tego czynu, czyli działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, wyrządzenie szkody, działanie w celu wyrządzenia szkody dla interesu publicznego. Jeżeli ktoś uczciwy, niezależnie po której stronie sceny politycznej uczciwy, przeczyta ten wniosek, to po prostu włos dęba staje. Nie będę tutaj już się, przepraszam, znęcał nad prokuraturą, czy wyżalał, jak to fatalną, w jak daleko idący sposób wprowadzają państwo opinię publiczną w błąd co do artykułu 4 ust. 1 ustawy o CBA. Jeszcze raz promując tą dezinformację związaną z hasłem tylko i wyłącznie pan prokurator sobie na to pozwolił. Pan prokurator mówił, że paragraf 11 rozporządzenia pozwala na przyznawanie dotacji poza konkursem i przyznam szczerze, że jestem przerażony, że to są przedstawiciele, panowie, państwo prokuratorzy tego zespołu, który powinien mieć najlepszą wiedzę o Funduszu Sprawiedliwości, a wiedzą, że paragraf 11 takiej możliwości nie daje. On dotyczy powierzania środków jednostkom sektora finansów publicznych. Nabory, nie konkursy. Konkursy to są NGO-sy. Potem się nie dziwię, że takie wnioski składacie innym moim kolegom posłom, jeżeli w ten sposób państwo prokuratorzy odnoszą się do zadań, podstawowych zadań. To jest przecież podstawowe rozporządzenie, na którym państwo teraz jako zespół śledczy do spraw Funduszu Sprawiedliwości operują. Nie będę tutaj mówił o tych wszystkich niechlujstwach, które we wniosku były wskazane. Chociażby strona 10, państwo twierdzą, że rozporządzenie ministra sprawiedliwości podpisał minister finansów. Otworzą sobie państwo wniosek i to jest we wniosku do Sejmu Rzeczypospolitej. Minister finansów podpisuje wniosek, rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Nie będę mówił o tym, że państwo twierdzą, że w imieniu Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dokładnie cytuję. To wystarczy podstawowa wiedza prawnicza, żeby wiedzieć, że to minister sprawiedliwości, a nie ministerstwo. Nie będę mówił o treści zarzutu, gdzie państwo mówią na szkodę interesu prywatnego skutkującego ograniczenia. Czyli co to interes prywatny skutkowy ograniczenie dostępności środków? Przecież to jest takie niechlujstwo w tym wniosku, że naprawdę lepiej pominąć to, drodzy państwo, postawić na margines albo pominąć milczeniem. Ale ja chcę tutaj wyraźnie powiedzieć, zarzut możemy dokonać, tutaj pan minister Warchoł pewnie jeszcze będzie miał okazję dokładnie omówić artykuł 231 kodeksu karnego i 296 kodeksu karnego, jakie tam są znamiona przestępstwa. I jeżeli ktoś przeczyta ten wniosek, to wie, że państwo nie wykazali żadnego znamiona przestępstwa, a wniosek, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, był realizowany na użytek polityczny przed eurowyborami po to, żeby w Polsce się o tym dyskutowało. I takie są fakty, chociażby epatowanie, drodzy państwo, korzyścią osobistą. Wszędzie w mediach i w zarzucie jest informacja o korzyści osobistej, a proszę państwa członków Wysokiej Komisji, ja się nie chowam w żaden sposób za immunitetem, proszę o odrobinę uczciwości, dokładnie przeczytać tych 28 stron wniosku i wskazać chociaż jedno zdanie, ba jeden wyraz, który wskazywałby, co jest tą korzyścią osobistą. Nic. Zero, drodzy państwo. Korzyść majątkowa i też epatowane w mediach, opinia publiczna cały czas, korzyść majątkowa na czym polega? Na tym, że Centralne Biuro Antykorupcyjne, instytucja państwa, otrzymała dofinansowanie, legalne dofinansowanie i dzięki temu państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów, na przestępców. I tutaj trzeba wyraźnie spytać, jaka to jest szkoda, jaką szkodę odniósł interes publiczny, jaka szkoda została wyrządzona interesowi publicznemu, ba, także państwo wskazują, interesowi prywatnemu. Szanowni państwo, ja w sposób ogólny kilka zdań powiem i myślę, że będzie można przejść dalej, ale to są pewne rzeczy, które no, muszą paść w Sejmie Rzeczypospolitej, bo uważam, że to się należy nie tylko członkom tej komisji, nie tylko posłom, ale każdemu, kto nas słucha i każdemu Polakowi, żeby uświadomił sobie, co pan Adam Bodnar i towarzystwo, co Tusk robią z prokuraturą. Jak tym biednym ludziom, przepraszam, łamią kręgosłupy.
co ci prokuratorzy muszą robić i co oni muszą podpisywać. I niech to opinia publiczna, drodzy Państwo, nie muszą, chcą, robią. Niech to opinia publiczna usłyszy wyraźnie. Szanowni Państwo, jaki jest kontekst tego wszystkiego? Otóż od 2012 do 2015 roku, myślę, że opinia publiczna już doskonale wie, Polska posiadała tak zwanego Pegasusa Tuska. Czyli w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym było urządzenie, było programowanie, nawet silniejsze, można powiedzieć, od Pegasusa, które było wykorzystywane przez CBA, włoskiej firmy Hacking Team. To się wysypało w 2015 roku, bo była wojenka między firmami i z WikiLeaks, tej słynnej afery, które wypłynęły dokumenty, można wyraźnie przeczytać, że to urządzenie przestało funkcjonować, a to był koń trojański, czyli dostęp, zdalny dostęp do teleinformatycznego urządzenia końcowego. Między 2015 a 2017 rokiem państwo polskie takiego urządzenia nie miało. Wtedy, kiedy prokuratorzy, kiedy służby specjalne, kiedy śledczy chcieli ścigać przestępców i sądy zgadzały się na kontrolę operacyjną, wówczas bardzo często zdarzało się, że dochodzą do ściany. Zakładali kontrolę operacyjną, ale byli w stanie posłuchać rozmowy, byli w stanie posłuchać, przeczytać SMS-a, ale nie byli w stanie, drodzy Państwo, korzystać z wiadomości albo telefonów, które były wykonywane za pomocą aplikacji, szyfrowanych teleinformatycznych urządzeń, czyli każdy korzysta przecież z WhatsAppa, z Signala, z Messengera na Facebooku. Te aplikacje są szyfrowane. Do rzeczy. Bardzo dziękuję jest panie przewodniczący. Mówię o prokuratora, czy mogą wezwać do rzeczy. Ja rozumiem, że to jest zawsze ktoś gadał. Wniosek dotyczy tego, które panu są stawiane. Za naprawdę zajmuje nam pan czas. Słyszeliśmy jakość tych zarzutów rzeczywiście. W pana interesie. W moim interesie jest przedstawić opinii publicznej to, żeby prokuratura przedstawiła, w jaki sposób moje działania wyrządziły szkodę interesowi publicznemu. W jaki sposób dla interesu publicznego wyrządziło szkodę to, że państwo polskie było w stanie ścigać zabójców, kryminalistów, szpiegów, zorganizowane grupy przestępcze. Ja złożyłem 2 tygodnie temu do pana Bodnara taki wniosek, do dzisiaj milczy. Poprosiłem pana prezydenta, spotkałem się z panem prezydentem i kancelaria prezydenta złożyła taki wniosek, żeby prokuratura przedstawiła spośród tych 578 osób, o tym wiemy od prokuratora generalnego, wobec których stosowano kontrolę operacyjną za pomocą Pegasusa, za pomocą, zresztą on się w Polsce inaczej nazywał, też to jasno trzeba powiedzieć, to jest nazwa medialna, o czym pan prokurator zresztą też zechciał wspomnieć, czy zasygnalizować w tej próbie przedstawienia zarzutu, chociaż nie usłyszeliśmy tego zarzutu. Spośród tych 570 osób, ilu było zabójców, ilu było szpiegów, ile było zorganizowanych grup przestępczych? Powiedzcie to Polakom. I co więcej, kontrola operacyjna była prowadzona i była realizowana zawsze za zgodą sądów. 578 przypadków, w których sądy się zgadzały, do tego Sąd Najwyższy, do tego ci sędziowie różni rozgrzani politycznie. Co więcej, wiedzieli, drodzy Państwo, w opinii publicznej też jest fake news, że nie mogli wiedzieć. Wiedzieli, bo zawsze było tak w służbach i nawet prokurator Bodnar to przyznał, że była bardzo dokładna dokumentacja prowadzona w tej sprawie. Najpierw był składany wniosek o zwykłą kontrolę operacyjną, a kiedy okazywało się, że przez ten telefon oni nie rozmawiają, tylko przez komunikatory internetowe, wówczas był składany wniosek na dostęp do danych w ramach teleinformatycznego urządzenia końcowego, czyli po ludzku mówiąc smartfona, tableta czy komputer, czy cokolwiek. I na ten wniosek jest milczenie, niestety. I pytam o to, drodzy Państwo, jaką szkodę dla interesu publicznego wyrządziło moje zachowanie, bo żeby wystąpiło przestępstwo, musi być działanie, celowe działanie, na szkodę interesu publicznego, działanie lub zaniechanie i wtedy mamy do czynienia z przestępstwem urzędniczym. Jeżeli mamy w państwie polskim w tej chwili prokuratorów, którzy tak kompromitujący wniosek kierują do sądu, no to nie można po prostu, drodzy Państwo, milczeć. Druga niezwykle ważna rzecz, właściwie cały ten zarzut opiera się na przyjętej przez prokuraturę interpretacji, jakoby artykuł 4 ustęp 1 ustawy o CBA wprowadzał ograniczenia, czyli jak tu pan prokurator wspomniał, a potem się wycofał dzięki państwu posłom, tylko i wyłącznie CBA może być finansowane ze środków budżetu państwa, a jest to skrajna nieprawda i w związku z tym też złożyłem zawiadomienie do prokuratury, złożyliśmy, z tym, że państwo nie poinformowali Wysokiego Sejmu, państwa posłów o istnieniu opinii prawnej i to, drodzy państwo, opinia prawna z 2018 roku z marca, czyli wtedy, kiedy jeszcze w ogóle nie było mowy, nie było żadnych wątpliwości, a państwo twierdzą, że ja wiedziałem i świadomie naruszałem prawo. Jak mogłem świadomie naruszać prawo i wiedzieć, że łamię prawo, skoro do dzisiaj uważam, że
dotacja była w pełni legalna, dofinansowanie precyzyjnie mówiąc, było w pełni legalne na podstawie prawa. Bo ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, artykuł 4 ust. 1, nie ogranicza tego finansowania. Państwo o tym wiedzieli, politycy Platformy o tym wiedzieli, tylko Kwiatkowski i towarzystwo zataili przed wszystkimi, wyrządzając te krzyki różnorakie, informacje o tym, że mają opinię prawną wewnętrzną z Najwyższej Izby Kontroli, Departament Orzecznictwa Kontrolnego, przepraszam, Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego, będąc precyzyjnym. I w tej opinii jednoznacznie wskazuje to, czy cytował pan profesor Marcin Warchoł, wskazywał, a mianowicie, że taki zapis ustawy o CBA w żaden sposób nie wyklucza finansowania CBA z innych źródeł, jeśli są ku temu, drodzy państwo, po prostu podstawy w innych ustawach. Bardzo proste. Podobnie jak fundusze norweskie, fundusze europejskie. Prokuratura w swoim wniosku nieudolnie próbowała porzucić wykładnię literalną, prostą jak konstrukcja CEPA, powiem, albo dla każdego jasne jakby, gdzie jest wprost wskazane, że można finansować i próbowała wytworzyć wykładnię na podstawie wykładni systemowej, dojść do wniosków, że jednak się nie dało. Ale drodzy państwo, i tutaj popełnili byka, i tutaj się skompromitowali. Otóż zaczęli dowodzić, że ustawodawca, gdyby chciał, żeby, a co ważne, to myślę, trzeba powiedzieć, taki zapis o finansowaniu z budżetu państwa ma przecież większość instytucji państwa, w tym wszystkie służby mundurowe, czyli policja, straż pożarna, straż graniczna, służba więzienna, służba ochrony państwa, agencja wywiadu i kontrwywiadu, bo one mają jedną ustawę, SKW i SWW, bo one mają jedną ustawę, czyli kontrwywiad wojskowy i wywiad wojskowy. I w każdej z tych ustaw, drodzy państwo, jest identyczny zapis, czyli że ta jednostka jest finansowana z budżetu państwa. Natomiast prokuratorzy próbowali porzucić tą wykładnię literalną i zaczęli dowodzić, że ustawodawca utworzył w policji, w straży pożarnej i w straży granicznej tak zwane fundusze wsparcia. I to jest dowód koronny dla prokuratorów na to, że tylko te trzy mogą, skoro mają fundusz wsparcia, to są zdolne podmiotowo do przyjmowania dotacji, a pozostałe to nie, absolutnie nie. I tak interpretują ten przepis. Ale jak mówię, i tu popełnili byka, bo nie sprawdzili dokładnie tych ustaw, a patrząc z wykładni systemowej, cała konstrukcja się państwu prokuratorom sypie, drodzy państwo, bo z wykładni systemowej mamy przykład chociażby funduszu, przepraszam, służby więziennej, która w swojej ustawie pragmatycznej ma dokładnie taki sam zapis jak CBA, czyli jest finansowana z budżetu, a jednocześnie, Wysoka Komisjo, drodzy państwo, nie ma funduszu wsparcia i w swojej ustawie pragmatycznej, tak jakby chcieli państwo prokuratorzy albo inni, którzy dokonywali interpretacji tego przepisu, nie ma wskazania możliwości przyjmowania tych źródeł w swojej ustawie pragmatycznej, ale ma tą możliwość w innych ustawach. Na przykład Fundusz Aktywizacji Zawodowej nie jest w ustawie pragmatycznej aktywizacji zawodowej skazanych, nie jest w ustawie pragmatycznej służby więziennej, ale, drodzy państwo, jest w innej ustawie o zatrudnianiu więźniów. Fundusz Sprawiedliwości finansował, o czym mówił profesor Warchoł, finansował program modernizacji chociażby służby więziennej. Służba więzienna przyjmowała środki z Funduszu Sprawiedliwości, a nie ma w swojej ustawie takiej możliwości. Ta możliwość była zapisana w innych ustawach. I dokładnie ten sam mechanizm związany z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym był realizowany. CBA nie ma w swojej ustawie pragmatycznej wprost wskazania mogę przyjmować z Funduszu Sprawiedliwości. Ma wskazanie, że jest finansowana z budżetu państwa i dlatego Fundusz Sprawiedliwości udzielił dotacji dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego, drodzy państwo, na podstawie artykułu 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego, paragraf 8, który wprost wskazuje, na co są przeznaczane środki. Zarówno można brać tu pod uwagę ten punkt 4 i tutaj też myślę niezwykle istotne. W swoim omówieniu, drodzy państwo, na stronie 20 prokuratorzy celowo pominęli, to jest wielki błąd prokuratury, celowe działanie, pominęli słowo, tutaj koledzy mówią, że przestępstwo, pominęli słowo, cytując ten przepis i ten punkt 4, że są to zadania powierzane, związane z przeciwdziałaniem czynom przestępczości w szczególności, czyli katalog otwarty. A następnie w punkcie 1c, o czym panowie państwo prokuratorzy mówili, mamy wprost wskazane środki funduszu są przeznaczane na, i tu niezwykle istotne, proszę otworzyć ustawę, sprawdzić punkt 1c, działania jednostek sektora finansów publicznych, czyli fundusz CBA jest jednostką sektora finansów publicznych, na ustawowe działania, to teraz sprawdźmy, czy CBA ma ustawowe działania, związane, uwaga, z wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości.
Czyli teraz podsumowując, państwo polskie rękami prokuratorów pana Bodnara chce mi stawiać zarzuty za to, że zgodnie z prawem zastosowałem przepis artykułu 43, czyli dofinansowałem, podjąłem decyzję o zawarciu umowy porozumienia administracyjnego, tak zwane sumy na zlecenie też księgowi państwo wytłumaczą, na możliwość dofinansowania sprzętu, który służył zwalczaniu przestępczości dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego, sprzętu, który służył zwalczaniu, wykrywaniu przestępczości. I w związku z tym pytam, jaką szkodę odniosło państwo polskie, bo idąc państwa tokiem rozumowania, państwo mówią, że Ministerstwo Sprawiedliwości, to państwo mówią, że to Minister Sprawiedliwości, jako Skarb Państwa, zawarł umowę ze Skarbem Państwa i zostało przekazanych ze Skarbu Państwa stacji oficji do Skarbu Państwa 25 milionów. Czy Skarb Państwa mógł ponieść szkodę 25 milionów? Skoro trafiło do Skarbu Państwa. Jeżeli Skarb Państwa przekazał Skarbowi Państwa, stacji oficji do stacji oficji. Gdzie tu jest szkoda, a w tym we wniosku ani jednym zdaniem państwo się nie odnoszą. Co więcej, idą państwo na konstrukcję szkody dla interesu prywatnego. Jednoznacznie, ja każdy z państwa posłów dostał bardzo szerokie stanowisko, opinię, doktrynę, ponad 20 stron pokazania tego, że szkoda dla interesu prywatnego, państwo twierdzą, została odniesiona tym, że środki zostały ograniczone na inne cele. A to dysponent funduszu decyduje, jakie cele, to jest po pierwsze. Po drugie, to dysponent funduszu w tamtym czasie organizował pomoc dla pokrzywdzonych i od 1 stycznia 2018 roku ruszyła gigantyczna sieć pomocy pokrzywdzonych, blisko 300 ośrodków. W tym samym czasie te środki nie były w żaden sposób zabrane komukolwiek, bo w tamtym czasie, drodzy państwo, i też odsyłam do sprawozdań finansowych chociażby, wpływy do Funduszu Sprawiedliwości wzrosły radykalnie w związku z obowiązkowymi nawiązkami od przestępców, którzy popełnili przestępstwo pod wpływem alkoholu. W związku z tym, drodzy państwo, oczywiście mogę dłużej mówić o tych relacjach między tym artykułem 43 ustęp 1, paragrafem 11, artykułem 11 też ustawy o finansach publicznych, o tym, czym jest fundusz celowy, o tej podmiotowości, bo to jest zasadniczy spór, ale to jest jasne i oczywiste, że fundusz miał możliwość prawną przyjęcia takiego dofinansowania, a dysponent funduszu z drugiej strony miał prawo tego dofinansowania udzielić. Ale drodzy państwo, ja chcę wyrazić skrajne oburzenie. Absolutnie skrajne oburzenie, to jest wręcz żenujące, to obrzydliwe, tak powiem, że w tym wniosku państwo wybitnych, uznanych profesorów, autorytetów, panią profesor Elżbietę Hojne-Duch, pana profesora Witolda Modzelewskiego, przecież twórca naszego systemu fiskalnego, można powiedzieć, profesora Wiaka, że państwo poświęcili z tych 28 stron swojego uzasadnienia 4 albo 5 stron na to, przepraszam, 3, 4, państwo sobie sprawdzą, na to, żeby pokazywać, nie polemizować z opiniami prawnymi, bo tych trzech wybitnych prawników przygotowało też w 2018 roku, kiedy Najwyższa Izba Kontroli zaczęła publicznie atakować ministerstwo, że rzekomo nie było tej możliwości podmiotowej, i konkretne argumenty są wskazane w tej opinii. Jakie to opinie, co zostało, dlaczego to także w opinii tych wybitnych autorytetów jest zgodne z prawem. Ale co państwo? Państwo ani jednym zdaniem nie polemizują z tezami zawartymi w Krzywonos, to chyba w krzaki tramwajem. Ani jednym zdaniem, tylko rozwodzą się nad oskarżonym Tomaszem M. Mrazem, panem Kleksem słynnym, który do innych spraw, w ogóle nie mających wspólnego z tym, zeznawał i, jak to mówi, robił zamawiane opinie, w cudzysłowie. Na kilku stronach w sposób bezczelny podważałem autorytet uznanych naukowców, przecież oni swoim nazwiskiem, swoim podpisem ręczą pod tym, co uważają. A państwo mówią o jakichś zamawianych opiniach. Idąc tą logiką, czy zamawiane opinie były wtedy, kiedy odwoływaliście Dariusza Barskiego, te trzy opinie, którymi tak się chwalił pan Bodnar w Ministerstwie Sprawiedliwości, kiedy ten bandycki zamach na prokuraturę był, czy to były zamawiane opinie? Czy te zamawiane opinie były podstawą do łamania prawa? Nie uciekniemy na jeden temat. Ale proszę, nie uciekniecie w stan spoczynku. Bo to jest istotne, pani chce mnie w kluczowym momencie zagłuszyć. Pani się boi prawdy, pani poseł. Tramwajem się pani przejedzie. I w związku z tym... Tramwajem się pani przejedzie. Tramwajem się pani przejedzie. Trzeba się zabrać. Proszę, pani poseł. Pani nawet nie rozumie, co pan poseł. Tramwajem się pani przejedzie. Ale panie przewodniczący, największy autorytet Solidarności zakłóca nam tutaj posiedzenie. Na tramwaj. Jestem bardzo łaskawy. Jakiś refera. Nie, ja przedstawiam, odnoszę się do wniosku. Na kongresie historycznym. No chyba pan. Pan mówił o pani Krzywonos, nie.
A propos, przepraszam, ale ja odnoszę się do wniosku. To jest we wniosku. Jeżeli pan nie wierzy, to pan otworzy, przeczyta ten wniosek. Panie Wando, a jak tam pan ja też to nie wierzyłem. Ja też nie wierzyłem, że takie rzeczy w tym wniosku mogą być zawarte, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję, jeżeli mogę kontynuować. Panie przewodniczący, działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Prokuratorzy wskazują, a to jest znamie przestępstwa, które musi wystąpić. Czyli artykuł 231, paragraf 2. Działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Już o tym mówiłem, ani jednym zdaniem w tym wniosku na 28 stronach, mimo że to jest znamie przestępstwa. Normalny prawnik by, nawet na studiach by oblał prawniczych, szanowni państwo prokuratorzy prokuratury krajowej, niektórzy mają wątpliwości co do niektórych powołań, ale przecież to jest ABC prawa, to przepraszam i ja się czuję zażenowany, że w Sejmie Rzeczypospolitej o takich rzeczach trzeba mówić i odsyłam wyraźnie, jakie znamie działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nie będę tutaj przytaczał całej treści doktryny, cytował komentarzy pana profesora Wróbla, chociażby dla was autorytetu, ale jeszcze raz mówię, prokuratura we wniosku o uchylenie immunitetu nie określiła, jaką korzyść majątkową albo jaką korzyść osobistą miałaby wystąpić. Korzyść nie została w ogóle sprecyzowana, co nawet nie pozwala na odniesienie się do treści tego zarzutu. Nawet nie można się odnieść do tego, co państwo w tej sprawie robią. I szkoda dla interesu publicznego. Ale panie pośle, jak mówiłem, już dwukrotnie pan o tym mówił. Bardzo proszę. Dziękuję panu, że pan przewodniczący tak uważnie słyszy. Słucham. Ważna sprawa. Niech pan nie ironizuje. Niech pan się nie wygłupia, panie przewodniczący. To jest ważne. Niech pan się nie wygłupia. Niech pan się nie wygłupia tak samo. W związku z tym, drodzy państwo, mogę stwierdzić co do tego działania naszego publicznego, że to są działania po prostu prokuratury antypaństwowe, które w taki sposób chcą wskazywać, że historia oceni. No, że można było w ten sposób tą szkodę wyrządzić, czy to dla interesu publicznego, czy to dla interesu... Czym pani walczyła? Ale w końcu, drodzy państwo... Z komuną to mój ojciec walczył, pani tu z tramwajem jeździła, jeśli pani zawsze. Pani z komuną walczyła. I w końcu chciałem zwrócić uwagę na jedno, jeszcze dodatkowo, a mianowicie państwo prokuratorzy, myślę, że pod wpływem takiego znanego mecenasa Romana G., który czeka aż do prokuratury w Lublinie, przyspieszy do Lublina, żeby te swoje zarzuty usłyszeć za te równe nieprawidłowości, które prokuratorzy tam chcą zbadać dokładnie. Już panu tłumaczę, to jest na temat, a mianowicie ten słynny prokurator o końskim zdrowiu, co mdleje na widok prokuratorów, drodzy państwo, domagał się wielokrotnie w opinii i w przestrzeni publicznej i wywarł nacisk, myślę, na prokuraturę, bo państwo się na to zdecydowali, a mianowicie, żeby artykuł 231 kodeksu karnego robić w zbiegu z 296, czyli artykuł związany z tak zwanym przestępstwem urzędniczym celowo robi z 296, czyli szkoda wielkich rozmiarów po to, żeby opinię publiczną epatować zagrożeniem 10 lat więzienia. I to jest ten cel, drodzy państwo, żeby opinia publiczna słyszała, że to jest 10 lat pozbawienia wolności, mimo że państwo doskonale znają doktrynę, państwo doskonale wiedzą, jakie są uchwały Sądu Najwyższego, utrwalone orzecznictwo o zbiegu artykułu 231 z artykułem 296, 231 przestępstwa urzędnicze, 296 obrót gospodarczy. Sprawy majątkowe w ramach obrotu gospodarczego. To co Fundusz Sprawiedliwości Biznes tam prowadzi? Fundusz Sprawiedliwości uczestniczył w obrocie gospodarczym, to są pomieszanie z poplątaniem pojęć i to jest dorzucenie wyłącznie. Fundusz Sprawiedliwości prowadził inną działalność. Pan przewodniczący się powstrzyma przed takimi żenującymi. Panie przewodniczący, proszę nie przerywać panu ministrowi Wosiowi. To, że pan zapoznał się z wnioskiem. Ale to naprawdę nie jest wniosku. To naprawdę nie jest, panie przewodniczący. Podstawą do tego, żeby pan przerywał panu ministrowi do szkoły. Oni to napisali. Pan sobie będzie mówił, co panu się wydaje. Nie widzieli, tak, oni już nie widzieli. Więcej wiary w prokuraturę. Znaczy, że kłopoty pan może mówić i przeszkadzać? To nie przerywaj! Prowadzenie przez pana obrad jest tak nieudolne, jak ten wniosek. Nie przerywaj! Więcej wiary w prokuraturę. Oni to naprawdę napisali. Niech mówią. Niech panu wierzy. Świetnie. A jeżeli nie, niech pan przerywa. Nie bronią swojego wniosku. Więcej wiary w prokuraturę. Jednak mówił na temat. Mówię od 20 minut na temat. Poza tym, że pan twierdzi, że mówi na temat, odchodzi pan od tematu regularnie. No ja też uważam, że panu się zdarza, ale w moim przypadku, panie przewodniczący, mówię bardzo precyzyjnie. To, że pan nie chce, żeby opinia publiczna usłyszała, jakie są fakty,
o tej neoprokuraturze Bodnarowskiej, która stosuje represje polityczne, to mnie nie dziwi, bo pan ten rząd uwiarygadnia, bo pan jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Więc mnie to nie dziwi, że pan nie chce zagłuszyć. Dzisiejsze posiedzenie jest nielegalne, bo pan nie chce zagłuszyć, pan nie chce pozwolić. Będzie unieważnione wszystko. Spokojnie. Bardzo proszę, poza tym wszystko będzie to spotkanie unieważnione. I pana też o to proszę. I pana też o to proszę. Wniosek dotyczy pana. W pana interesie jest, żeby pan się dobrze bawił. A póki co, to się pan pogrąża. Bardzo proszę, żeby pan mówił na temat. Opinia publiczna to oceni, panie przewodniczący, kto się pogrąża i kto swoimi działaniami, dziwnymi wnioskami też się pogrąża. Ale pan człowieku Ale to nie jest opinia. Dobrze, pozwoli mi pan wyrazić sąd. Życie będzie daj Boże wyrazić sąd. Ale dobrze, to jest we wniosku, czy możemy przejść, panie przewodniczący, po co przerywasz, człowieku? No chcę skończyć swoją wypowiedź. Proszę dać panu ministrowi skończyć swoje wystąpienie. Ale jest, nie 231 z 296, no więc tak, o co pana chodzi? Wniosku. Jest we wniosku. Wiem, że to jest nie do wiary, ale więcej wiary w prokuraturę pana Bodnara. To jest. Prokuratura jest Rzeczpospolitej. A jak Trybunał Konstytucyjny nazywacie? Myślicie, że zrazu rzecz jakie? Rozumiem, że pan skończył. Nie skończył, bo pan przeszkadza. Chce pan nie przeszkadzać. No dobra, ale zdaje się, że to pana koledzy przeszkadzają. Nie, to pan przerwał. Są gośćmi na posiedzeniu naszej komisji. To pan bez przerwy przerywa, panie przewodniczący. Nie, bez przerwy, tylko wzywam bez pana. Wzywam pana do rzeczy. No pan się nie zgadza z tym, co ja przedstawiam, a to jest po prostu do wniosku. No i to jest jakby... Ja już podzieliłem. Odnoszę się do wniosku i on też mnie tak zadziwia jak pana przewodniczącego, że takie głupoty ci prokuratorzy tam mogli w takim wniosku wypisać. Rzeczywiście to wydaje się, że jest aż nie do przyjęcia. Drodzy państwo, ja posłucham pana przewodniczącego i rzeczywiście poproszę każdego z członków komisji, żeby dokładnie się zapoznał z tym wnioskiem, bo przedstawiłem już wystarczająco dużo argumentów, żeby pokazać, że on ma wybitnie charakter represji politycznej, a nie faktów, a nie odniesienia się do prawa, bo jest wręcz kontra legem, jest sprzeczny z prawem. Każdy, kto przeczytałby tego rodzaju zarzut, nie tylko byłby zobowiązany do tego, żeby takie postępowanie natychmiast umorzyć, ale wstydziłby się coś takiego skierować do Sejmu. W związku z tym, drodzy państwo, Wysoka Komisjo, zawsze byłem zwolennikiem ograniczania mandatów i immunitetów poselskich i rzeczywiście, jak mówię, gdyby to dotyczyło jakiegoś przestępstwa pospolitego, bez mrugnięcia okiem takiego immunitetu należałoby się zrzec. Natomiast w tym przypadku widzimy konkretnie, niech się każdy dokładnie zapozna z wnioskiem, niech się zapozna z odpowiedzią na wniosek, że jest to wniosek o charakterze wybitnie politycznym, pozbawionym podstaw prawnych, pozbawionym uzasadnienia w prawie karnym, nie wypełniający znamion czynu zabronionego przedstawionego w artykule 231-296. Natomiast i do tego czyniony pod presją polityczną, jak już powiedziałem, pana mecenasa o pańskim zdrowiu. I w związku z tym, szanowni państwo, też chcę powiedzieć, że ja się nie obawiam żadnego scenariusza. Nie mam najmniejszej obawy przed nawet najdalej idącym scenariuszem, bo wiem, jak w różnych politycznych sprawach pan Adam Bodnar, Tusk i towarzystwo działają, kiedy wyłączają sędziów w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wtedy, kiedy ma być decyzja o politycznej sprawie dotyczącej Zbigniewa Ziobro i księdza Michała Olszewskiego. Najpierw areszcie trzyma sędzia wiceminister z Platformy, a później ten areszt mu przedłuża sędzia z Justicji. Ci upolitycznieni sędziowie potwierdzają wręcz swoim zachowaniem, że dla osób o poglądach konserwatywnych sądownictwo niezależne, niezawisłe sądownictwo po prostu w Polsce nie istnieje. Dziękuję bardzo.